na ten plac, na którym odbyły się występy taneczne, pieśni i rozstawiono jakieś tam wózki, z których można było zjeść kiełbaski, napić się piwa, zjeść bułkę z szynką. Wyroiło się mnóstwo ludzi po pochodzie, po uroczystościach święta 22 lipca. I oni tu mieli się na tym placu bawić. Przede wszystkim po nim chodzili, widać to na zdjęciach, i oglądali te fasady. I myśleli, jakie tu są mieszkania. Międzywojenna Warszawa, śródmieście Warszawy było uważane za przykład takiej XIX-wiecznej, mieszczańskiej, niewygodnej, ciasnej architektury, nie dającej światła. Proszę sobie wyobrazić Warszawę 52 roku. Warszawa jest miastem podrapanych, rozwalonych kamienic, ciemnych, pokrytych kurzem i sadzą. Powietrze jest nieprzejrzyste od kurzu, zwłaszcza tam, gdzie są wielkie budowy. Ulice są ciągle zrujnowane. Bardzo wiele ulic było pokrytych gruzem, jeszcze ciągle w 52 roku. A te, które są uprzątnięte, są zakurzone i brudne. No i nagle w środek tego miasta urbaniści wpisują szereg ulic i plac, które są czyściutkie, obłożone kamieniem, jak spod igły, prawda? To robiło kolosalne wrażenie. To było przeżycie, moim zdaniem, przekraczające bariery polityczne. Porywało ludzi, którzy byli bardzo dalecy od komunizmu. Potrzeba było wielkich placów jako przestrzeni publicznych nowej Warszawy jako metropolii. I oczywiście to, że Warszawa była zrujnowana, no to była świetna okazja, żeby takie prace zacząć. I to jest jeden element tej całości, a drugi nazywa się socrealizm. I on już ma charakter polityczny. Ten socrealizm był narzuconą metodą twórczą. To znaczy, możemy się założyć, że gdyby architekci mogli tutaj sobie projektować tak, jak chcieli, to MDM i Plac Konstytucji wyglądałyby inaczej. Problem polegał na tym, że władze polityczne z samym Bolesławem Bierutem, który był prezydentem państwa, odbywały periodyczne narady na temat kształtu MDM-u i sam Bierut po prostu oglądał plany, mówił, co jego zdaniem należałoby zmienić, co pomniejszyć, co zwiększyć. Tego wszystkiego po prostu nie dokończono. Dlaczego nie dokończono? Bo socrealizm się wypalił, bo stalinizm się skończył, Stalin umarł. Zaczęła się tak zwana odwilż, zaczęły się dyskusje rozmaite. Oczywiście bezpieczniej było dyskutować o brzydkiej architekturze niż o więzieniach, katowniach UB i innych rzeczach, prawda? W związku z tym ten pierwszy impet dyskusji poszedł w kierunku spraw estetycznych w dużej mierze. Krytyki architektury wielkomiejskiej okresu stalinizmu. Na początku lat 60. na placu pojawił się parking strzeżony, ogrodzony słupkami, na którym zaczęły parkować samochody. Ten parking był bardzo potrzebny, bo mieszkający przy placu Konstytucji ludzie, no to w dużej mierze była taka elita finansowa Warszawy, ludzie dobrze zarabiający. I tak się skończyła historia placu jako wielkiego symbolu ideologicznego. Zaczęła się praktyka życiowa. I te samochody stojące już przez całą resztę PRL-u na samym środku placu, na którym już się żadne właściwie występy nie odbywały nigdy później, stały się takim symbolem nowej epoki, pewnie nowocześniejszej, pozbawionej tego napięcia ideologicznego, ale też takiej do dzisiaj mało inspirującej w tym sensie, że na ten plac nie znaleziono recepty do dziś.